Drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, witam was bardzo serdecznie w kolejny poranek, w poniedziałek 19 kwietnia. I na naszej drodze dzisiaj pojawiają się dwa teksty ze Starego i z Nowego Testamentu. W psalmie 37 czytamy w wierszu 23 i 24. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. A apostoł Paweł w 8 rozdziale, 37 wierszu w liście do Rzymian pisze tak: w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Drodzy, parafia ewangelicka z Nowego Sącza jest oddalona o 90 km w prostej linii od Tatr. I myślę, że już będziemy mogli zaplanować jakieś wędrówki, nie tylko w Tatry, ale może nawet w inne góry, w Beskidy, i będziemy mogli w spokoju przemierzać górskie szlaki. Drodzy, niestety aura w tym roku nas nie rozpieszcza i nie możemy chodzić po górach, ale jest to naprawdę utrudnione. Nie widać szlaków, nie widać dróg, które prowadzą nas do celu. I drodzy, często możemy słyszeć w tych dniach, że na drogach, nie tylko na górskich szlakach, zdarzają się wypadki. Zdarzają się przeciwności, które sprawiają, że nie możemy dotrzeć do celu. I dzisiaj, drodzy, na naszej drodze stają dwa teksty, które myślę, że w pewien sposób sprawią, że na szlaki górskie, na drogi, którymi się poruszamy, a także na te zwykłe wyjścia, na przykład do sklepu, będziemy patrzeć zupełnie inaczej. Bo jak mówi przysłowie, nawet na prostej drodze można złamać sobie nogę albo ją skręcić. Psalmista w psalmie 37 mówi o tym, że Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Co to jest za droga, która podoba się Panu Bogu? Czy jest to jakaś specjalna droga? A może jest to droga, którą my wszyscy dobrze znamy, którą każdego dnia się poruszamy? Drodzy, na górskich szlakach znajdziemy wytyczone ścieżki. Wytyczone tak, aby w bezpieczny sposób dojść do celu. Dzisiaj faktycznie może są one zasypane, ale w piękny dzień, kiedy na górskich szlakach nie ma tyle śniegu, nie ma przeciwności, te szlaki są dokładnie widziane. I często zdarza się nawet mi obserwować, że ludzie wybierają drogę, która odbiega od danego szlaku, która nie jest przeznaczona, abyśmy po niej chodzili. Wybieramy ją może często nieświadomie, a może często próbujemy na własną rękę podążać taką drogą, aby dojść do celu. I często słyszymy o tym, że później takich turystów musi ściągać tor. Że często muszą
wołać o pomoc. A przecież na górskich szlakach, dobrze oznaczonych, znajdziemy od razu pomoc, bo będziemy wiedzieć, w którym miejscu się znajdujemy. I drodzy, myślę, że Pan Bóg wytyczył nam drogę. Drogę, która każdego dnia nas spotyka. Ale na tej drodze jesteśmy razem z Nim. I podążamy drogą, którą On nam wytyczył, która Mu się podoba. W tym samym psalmie, w 37 psalmie, czytamy: powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Powierz Panu drogę swoją, nawet tą codzienną, nawet tą, którą przemierzasz każdego dnia, a On wszystko dobrze uczyni. Powierz Panu swoją drogę w góry, powierz Panu swoją drogę, którą musisz przemierzyć samochodem, a On będzie razem z Tobą i będzie czuwał, abyśmy na tej drodze czuli się bezpieczni. A choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Drodzy, nawet na takiej drodze, nawet na szlaku górskim, który jest wytyczony, spotykają nas przeciwności losu. Ale wtedy, kiedy zaufamy naszemu Bogu, wtedy, kiedy zaufamy osobie, która wyznaczyła tą trasę, ten szlak, to wtedy pomoc może przyjść szybko. To wtedy faktycznie ten górski szlak okaże się chociaż trudny, chociaż z przeciwnościami, on będzie biegł do celu. On na końcu okaże się, że jest tym właściwym szlakiem. A dzisiaj jeszcze chcę uświadomić nas w tym postanowieniu wyboru drogi naszego Stwórcy. Apostoł Paweł: w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Zwyciężamy w Jezusie Chrystusie, zmartwychwstałym, dobrym pasterzu, o którym mówiliśmy wczoraj na niedzielnym kazaniu. To On nas prowadzi, to On chce być tym, który poda nam rękę wtedy, kiedy będziemy czuli się zagrożeni. I żadne przeciwności losu. Bo apostoł Paweł w tym samym liście, w liście do Rzymian, w 8 rozdziale mówi nam o tym, że nic i nikt nie może nas oddzielić od naszego Stwórcy, od Jego miłości, od tego wspaniałego uczucia, którym darzy swoje dzieci. Nic, bo ani góry, ani aniołowie, ani śmierć, ani piekło, ani żadne siły nie są w stanie powstrzymać pomocy naszego Zbawiciela. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu. Kiedy w poniedziałek rano idziemy do pracy, kiedy w poniedziałek rano wybieramy się w drogę, kiedy będziemy może planowali wyjście w góry, powierzmy i poprośmy naszego Stwórcę, aby On nam błogosławił, strzegł nas i nas prowadził. Boże Wszechmogący, Ty każdego dnia chcesz, abyśmy Tobie zaufali. Ty każdego dnia jesteś z nami i nas prowadzisz. Prowadzisz nas po drogach, które Tobie się podobają. Ale nawet na nich my, ludzie, potrafimy się potknąć. Potrafimy pomyśleć i zrobić po swojemu. Ale Ty wtedy jesteś z nami. Ty wtedy nas podtrzymujesz. Bo nic i nikt nie może nas odłączyć od Twojej miłości, którą okazałeś nam w Jezusie Chrystusie. Boże Wszechmogący, polecamy Ci
drogi, szlaki. Polecamy Ci wszystkie miejsca, do których się udajemy w poniedziałek, wtorek, każdego dnia, abyś Ty był z nami i bezpiecznie prowadził nas do celu. Prosimy Cię o ten szczególny czas, który wszyscy przeżywamy, abyś Ty sprawił, że nawet takie przeciwności, które stawia nam życie każdego dnia, razem z Tobą mogliśmy przeżyć i razem z Tobą mogliśmy dojść do celu. Amen. Błogosławionego i spokojnego dnia. Amen.